Witam serdecznie. Moim rozmówcą jest pułkownik Mieczysław Tarnowski, były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co pan pomyślał rano, gdy usłyszał informację, że OTA ABW zatrzymała kilka dni temu terrorystę? Pierwsza myśl pana. Był to szokujące, była to informacja, dlatego pierwsza informacja to zdobyć jak najwięcej szczegółów. Zacząłem przeglądać wszystkie możliwe dostępne na ten moment informacje. No i dowiedziałem się tego, co wszyscy Polacy. To była ta pierwsza moja czynność, pierwsza myśl. No jest to oczywiście w miarę napływu coraz większej ilości informacji. Pierwsza konkluzja, że nie jest to grupa zatrzymana, tylko pojedynczy człowiek. A więc od razu sytuowałem to w obszarze działań, które no, można nazwać działaniami osoby albo bardzo zdeprymowanej, albo niezrównoważonej psychicznie. I to była taka pierwsza moja konkluzja. Później informacja o tym, ta informacja już na konferencji prasowej, kiedy dowiedzieliśmy się, że on od kilku lat organizował sobie fajerwerki w bliskiej okolicy Krakowa. No ale zawodowo to też organizował, żebyśmy też mieli tutaj pierwsza taka refleksja, czy w tej sprawie tych wybuchów prowadzone jest jakieś śledztwo, jakieś postępowanie, czy prowadzi je policja, do jakich doszło efektów. No na to pytanie informacji w miarę pytań dziennikarskich nie uzyskałem. Więc to jest pytanie, które jeszcze nie zostało postawione. Podejrzewam, że to nie przeszło niezauważone. To były dość potężne wybuchy. Między innymi, jak wydaje mi się, w Kryspinowie, gdzie no, jest miejsce dość uczęszczane. A nie wydało się panu, że troszkę tutaj za dużo było tak zwanego PR-u, marketingu, tej otoczki przy informowaniu społeczeństwa o tym zdarzeniu? Mówi pan o samej konferencji? Konferencji podprowadzenia po konferencji, bo nie rozumiem, dlaczego nie było tak, że oto komunikat dostają redakcje i PAP, że o godzinie 10 odbywa się konferencja ABW w ważnej sprawie. Kropka, a nie, że rano szczura dajemy do mediów i do 10 godziny podkręcamy, a o 10 finał. No Hitchcockiem poszli rzeczywiście, bo mocne, jak w Hitchcocku, dobrym filmie Hitchcocka jest tak, zawsze mocne uderzenie i później się okazuje jeszcze mocniej. To jeszcze mocniej po godzinie 10. No, wie pan, ja dopóki nie widzę w tym jakiejś celowości, to uważam, że jest to po prostu jakaś no, niezręczność, nie do końca profesjonalnie zorganizowana sprawa, jeżeli chodzi o prezentację. Potwierdzać tą teorię może i to, że no, prokurator na przykład apelacyjny ustawia się w roli lobbysty w trakcie konferencji, lobując za pewnymi rozwiązaniami, które są właściwe dla komisji sejmowej czy Sejmu. Znaczy zamienia się w ustawodawcę, to jest w ogóle niebezpieczne. To, co się wydarzyło i my tak lekceważymy, myślę, że doszło tam do skandalu. Jako prokurator, który stoi i reprezentuje przecież prawo, wręcz instytucjonalnie, no to żeby być w zgodzie z tym prawem, powinien się natychmiast pisać na listę lobbystów. No to, ale to powiedzmy, że skandal to za wielkie słowo. Moim zdaniem to raczej niezręczność. Upłynęło trochę dni i coraz więcej informacji pojawiło się o tej sprawie. Czy według pana rzeczywiście mieliśmy do czynienia z grupą? Bo tak to było przedstawiane. Z tego, co można na razie dowiedzieć się ze środków masowego przekazu, to mamy do czynienia, jeżeli z grupą, to grupą piromanów. Albo kolekcjonerów broni. Albo kolekcjonerów broni. Natomiast sam ten zarzut zamachu, jeżeli dobrze wsłuchałem się w informację, on się pojawił stosunkowo niedawno. Znaczy, mam na myśli pomysł samego zrealizowania takiego zamachu. W jakich okolicznościach on się pojawił? Czy w głowie tegoż człowieka? No, na razie nie wiemy. Natomiast bardzo istotny jest ten moment, w którym no, to przestępstwo z przestępstwa gromadzenia materiałów wybuchowych, organizowania tych, jak mówię, niebezpiecznych przecież fajerwerków w okolicach Krakowa, no, przerodziło się w przestępstwo, które mamy w tej chwili do czynienia.
Ten czas to jest, jeżeli dobrze wsłuchałem się w informacje, to jest kwestia około kilku miesięcy. Więc od kilku miesięcy człowiek, który jest piromanem, nagle postanowił zrealizować zamach na najwyższe władze Rzeczpospolitej. Czy mamy do czynienia z nasileniem się choroby psychicznej? Nie wiemy, bo nie był badany psychiatrycznie. Pojawiają się oczywiście spekulacje, że mogła być to prowokacja służb, czy wyjście poza kombinację operacyjną, w sensie, że to był pomysł funkcjonariuszy, którym zaszczepiono, jak gdyby taki chory umysł. Czy chory, nie wiemy, ale mamy prawo tak podejrzewać. Nie wydaje mi się na podstawie moich doświadczeń zawodowych, żeby służba aż tak przez ostatni okres czasu obniżyła swój poziom, żeby realizować tego typu przedsięwzięcia. Nie, byłbym bardzo zaskoczony, gdyby takie informacje się potwierdziły. Na tej konferencji wspomniano o czymś, co się mówi od dawna, czyli o zmianie struktury ABW, a właściwie jej odebraniu, powiem wprost, odebraniu uprawnień śledczych. Co pan jako były wiceszef ABW uważa na ten temat? To bardzo ważne pytanie i myślę, że po pierwsze tak, o tego typu rzeczach, jak struktura takiej jednostki, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie powinno decydować i prace nad tym nie powinno determinować pojedyncze wydarzenie, jakikolwiek ono miałoby wagę i jakikolwiek ciężar. To jest sprawa bardziej skomplikowana. Ja osobiście uważam, że w organizacji służb, nie tylko ABW, ale służb specjalnych i policji, panuje pewnego rodzaju chaos. A przecież teoria organizacji jest nauką, w ramach której napisano co najmniej kilkadziesiąt prac habilitacyjnych, doktorskich i należałoby do tego podejść w sposób naukowy, a więc przeorganizować to na podstawie już wieloletnich przecież doświadczeń w taki sposób, aby były te służby efektywne, nie dublowały się nawzajem, bo to jest zupełnie do niczego niepotrzebne i jednocześnie były zorganizowane jak najtaniej, a więc w sposób zachowujący możliwość realizacji zadań przy jak najmniejszych nakładach. To jest ważne przecież nie tylko w czasach kryzysu, ale z punktu widzenia wydawania środków budżetowych. Więc moim zdaniem agencja powinna zajmować się tym, czym zakładano, że będzie zajmować się na początku, kiedy tworzono Urząd Ochrony Państwa. A więc przede wszystkim ochroną kontrwywiadowczą. Jak ona będzie umiejscowiona? Czy będzie elementem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? Czy będzie jednostką samodzielną? O tym powinna zadecydować ekonomia. Nic więcej. Czysta ekonomia, a nie ambicje poszczególnych szefów czy polityków. My nie jesteśmy państwem aż tak bogatym, żebyśmy budowali sobie oddzielne FBI, oddzielne Centralne Biuro Śledcze i jeszcze parę innych służb. Myślę, że to się kłóci z zasadami takiej normalnie rozumianej ekonomii, która również i do służb specjalnych ma zastosowanie. Przecież ten przydomek, że jest to służba specjalna, to jest tylko to, że posługuje się metodami operacyjnymi i wykorzystuje arsenał środków niedanym innym służbom publicznym. Ale przecież to najważniejsze od tego, że jest to służba specjalna, jest to, że jest to służba publiczna, podobnie jak służba zdrowia ma służyć obywatelom. No i tak należałoby ją zorganizować. Najpierw określić specyficznie zadania. Jeżeli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, głównie zadania kontrwywiadowcze. Tu nie powinniśmy się bać stawiania agencji takich zadań, gdzie premier po jakimś wydarzeniu politycznym ma możliwość dowiedzieć się, czy to wydarzenie było samoistne, czy też było inspirowane, czy też podejrzewamy, że było inspirowane. I agencja śmiało tutaj powinna wchodzić we wszelkie struktury, które kreują naszą rzeczywistość polityczną. Nie powinna się tego obawiać. Nie powinna szukać sobie alternatywy w postaci dublowania pracy Centralnego Biura Śledczego, zajmowania się narkotykami. Oczywiście Centrum Antyterrorystyczne tak, ale też moim zdaniem powinno się znaleźć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a każda służba powinna tak pracować nad zagadnieniami antyterroryzmu, na ile pozwalają jej wewnętrzne ustawy i jej własne zadania. Gdyby to była służba informacyjna,
fikcyjna i tylko i wyłącznie bez uprawnień śledczych, to na tym się powinna skupić. No bo też cóż takiego stałoby się, już jak gdyby kontynuując tę myśl, przepraszam, że zanudzam, ale co takiego stałoby się, gdyby na przykład nie było w ogóle ABW? No pewnie ta żona pana zamachowca poszła po prostu na policję. No i taka byłaby różnica. Czyli uważa pan, że, jeżeli dobrze zrozumiałem, że ambicje obecnego szefa ABW są takie, żeby właściwie stać się takim, taką super służbą, która właściwie się będzie zajmowała wszystkim? Znaczy, nie chcę tego tak definiować, personalizować, jeżeli chodzi o szefa służby. Generalnie uważam, że służba ma tendencję w szukaniu sobie takich pozycji, które przynoszą szybki sukces. Praca śledcza jest czymś bardzo wymiernym. Można to bardzo łatwo wymierzyć. Ilość spraw wygranych, ilość zatrzymań, ilość wyroków. To się da zważyć. Praca informacyjna jest znacznie trudniejszym zagadnieniem. Dlatego jeżeli mamy oceniać, czy agencji jest potrzebna praca śledcza, to przede wszystkim trzeba sobie postawić proste pytanie. Ile z prowadzonych prac śledczych wynika z własnej pracy operacyjnej agencji, a ile jest sprawami powierzonymi na podstawie pracy czy doniesień obywatelskich, czy pracy prokuratury, czy innych jednostek, a następnie przez prokuraturę w wyniku jej decyzji, decyzji prokuratury, powierzonych do prowadzenia ABW. Gdybyśmy przeprowadzili taką analizę, to jestem pewny, że okazałoby się, że istnieje znaczna, bardzo znaczna przewaga tych spraw, które zostały agencji powierzone. Więc znowu, gdyby tej agencji nie było, to moim zdaniem powinna być, ale hipotetycznie, gdyby, powiedzmy inaczej, gdyby nie miała zarządu śledczego, to pewnie prokuratora powierzyłaby te zadania do prowadzenia policji lub prowadziłaby jako śledztwa własne. Też często pada pytanie, no dobrze, a co jeżeli trzeba ścigać policję? No to istnieje taka możliwość, że prokuratura może prowadzić śledztwo jako śledztwo własne. No i jest biuro spraw wewnętrznych. No jest biuro spraw wewnętrznych w policji. No, i policja w policji. Uważam, że nie jestem przeciwny, że tak powiem, agencji. Uważam, nie jestem przeciwny również istnieniu innych służb specjalnych. Uważam tylko, że każda z tych służb usiłuje sobie wypracować i zawłaszczyć pozycję, taką, która jest z punktu widzenia wydatków państwa, ekonomiki działania, zupełnie nieuzasadniona. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.